Proto spotykamy się na kolejnym spotkaniu Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu, w którym uczestniczysz już od jakiegoś czasu. Opowiedz mi właśnie, co ten klub daje Ci? Do klubu dołączyłam w styczniu tego roku, więc też nie jestem wieloletnim członkiem, aczkolwiek klub też niedawno powstał, z tego co się orientuję. Natomiast obserwowałam Ilonę od dłuższego czasu i widziałam, że ona bardzo dużo wydarzeń organizuje, dużo się w klubie dzieje. Jest możliwość rozwoju, czy też jest możliwość czerpania energii od innych pań, które są niezwykle ambitne. Także bardzo chciałam przyłączyć się do tego klubu i cieszę się, że dołączyłam, bo naprawdę poznałam fantastyczne kobiety, energia jest fantastyczna, a działania Ilony to naprawdę no, są rozległe. Rozumiem. A chciałam zapytać właśnie o Ciebie. Czym zawodowo się zajmujesz? Jestem radcą prawnym, prowadzę kancelarię własną. Kancelarię prowadzę już 8 lat i teraz mimo pandemii postanowiłam też postawić na rozwój. Także na przekór wszystkiemu dołączyłam do klubu i działamy dalej. Jasne. I w klubie pewnie też poznajesz osoby inspirujące i którymi też wymieniasz się właśnie kontaktami zawodowymi. Czy to tak jest? Dokładnie tak jest. Bardzo dużo tutaj ciekawych pań poznałam. Poznałam bardzo mądre, ambitne kobiety. Także zachęcam wszystkich do dołączenia do tego klubu, bo naprawdę jest fajnie, dużo się dzieje i można naprawdę poznać fajne osoby. Rozumiem. A jeszcze na koniec zapytam o kobiety, które Cię właśnie inspirują i motywują do działania, takie bizneswoman. No myślę, że tutaj też na pewno będzie sporo prawniczek, które znam, które obserwuję i które działają, także to na pewno będą kobiety prawniczki, ale też oczywiście Ilona Adamska, która naprawdę robi dużo rzeczy, widzę, że prowadzi wiele projektów równolegle i to kiedy obserwuję, że inne osoby działają i mimo wszystko znajdują czas na wszystko, to jest na pewno bardzo inspirujące. Jasne. Dziękuję pięknie za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie.